renowację zabytków zbieramy, proszę bardzo. Na renowację na grobku. Na renowację na grobku. Także proszę bardzo. Od 2006 roku na Bialskiej Nekropolii, na cmentarzu, na którym się znajdujemy, prowadzimy kwestę na rzecz odnowy, na rzecz restauracji zabytkowych grobów i nagrobków. Przez te 7 lat udało nam się odrestaurować 29 grobów i nagrobków. Koszt tych remontów opiewa na kwotę około 480 tysięcy. Pieniądze pozyskaliśmy od ministra kultury i dziedzictwa narodowego, od prezydenta miasta Biała Podlaska. Wsparł nas także ksiądz Daniluk z parafii Narodzenia Świętej Marii Panny jako gospodarz cmentarza, a także mieszkańcy miasta. Mieszkańcy, gdy my kwestujemy, wrzucają do naszych pustek datki i z tychże pieniędzy odrestaurowaliśmy tyle grobów. Planujemy akcję prowadzić w dalszym ciągu i remontować kolejne groby. W ostatnim roku odremontowaliśmy grób, może bardzo duży, do którego przymierzaliśmy się od kilku lat, bowiem koszt remontu opiewa na kwotę około 30 tysięcy. Jest to grób rodziny Szarżów Majewskich, byłych właścicieli wsi, odległej około 12 km od Białej Podlaskiej. Rodzina szlachecka, która legitymowała się herbem szlacheckim. Na tym grobie można zobaczyć ten herb. Te herby były popularne na terenie województwa lubelskiego. Zachęcamy mieszkańców miasta do wrzucania do naszych puszek. Ludzie widzą, że te pieniądze wydajemy z pożytkiem, bowiem wszystkie groby oznaczyliśmy. Wszystko, co zrobiliśmy do tej pory, jest jawne. Mówimy o tym, publikujemy w radio, w telewizji, dzięki tutaj właśnie i Państwu. Także myślę, że i dzisiejsza kwestia przyniesie też dobre rezultaty, bo mamy taką bardzo ładną pogodę. Zaraz jeszcze znaczki dostanie się. Trzymaj, trzymaj. Bierz jedno, teraz drugie. Trzymaj. Może jeszcze damy dla mamy. Od lat moja rodzina mieszka już w Białej, od pokoleń. Tutaj na tym cmentarzu leżą moi przodkowie, rodzina, znajomi. Cmentarz jest piękny, stary. Ma wiele zabytków pomnikowych, które niestety popadają w ruinę. A szkoda, bo w sumie w Białej mało jest zabytków i chociażby tak skromne, to zasługują na to, żeby je ratować. No, muszę powiedzieć, że ludzie chętnie dają. I co szczególnie wzruszające, to dają osoby starsze, które widać, że chyba z tych emeryturek to raczej im się ubogo żyje. Młodzi ludzie z dziećmi, także zadowalająco. Mieszkańcy zdają egzamin. Na ile kogo stać, tak uważam. Ja na przykład no, dam 5 zł, inni może 10. Jestem emerytką, także wie pan, rodzicko, także więcej nie mogę. Ale jakbym miała, to da więcej. Kwestują przedstawiciele władz. W dniu dzisiejszym kwestują ludzie starsi, dorośli. W dniu jutrzejszym kwestuje młodzież wszystkich szkół średnich, a w dniu dzisiejszym członkowie koła Bialczan, lekarze, prawnicy, znane osoby w naszym mieście. Także ci, którzy się czują związani z miastem, mają i mogą kwestować. My zawsze bardzo chętnie zapraszamy. Dużo udało wam się w ostatnim roku zebrać tych pieniędzy? W ostatnim roku zebraliśmy 23 tysiące i tak jak już mówiłem, remont około 30 tysięcy. Wszystkie groby też oznaczyliśmy specjalnymi takimi tabliczkami z brązu. Także te pieniądze wydaliśmy na ten grób. Tak jak mówiłem, że duży koszt remontu tego grobu.